Dokładnie 4 lata temu w Polsce wykryto pierwszy przypadek zakażenia SARS-CoV-2. Od tego czasu do dziś włącznie odnotowano ponad 6 milionów 660 tysięcy zachorowań. Zmarło ponad 120 tysięcy osób. Sprawdziliśmy, jak dziś wygląda sytuacja epidemiologiczna w województwie śląskim. Fatima Orlińska. Pierwszym pacjentem w Polsce, u którego 4 marca 2020 roku wykryto zakażenie koronawirusem, był mężczyzna, który wówczas wrócił z Niemiec. Niedługo po tym chorowali już mieszkańcy wszystkich województw, a Śląskie przez wiele miesięcy utrzymywało się na niechlubnym podium pod względem statystyk. Dziś o COVID-zie praktycznie już nikt nie chce pamiętać. COVID-19 ma już wybite zęby, to się nie da tutaj powiedzieć inaczej, także przebiegi są łagodniejsze i chorych jest mniej i sytuacja jest dużo lepsza. Jest to zasługa tego, że mamy doskonałe szczepionki, doskonałe leki, ale pamiętajmy, że jest to choroba ciągle groźna, szczególnie dla osób starszych, dla osób z wieloma chorobami, dla osób, które się nie szczepiły, dla osób, które mają również zaburzenia odporności i u nich ciągle prowadzi do śmierci. Jak podkreślają specjaliści, koronawirusy mają do siebie to, że kiedy już pojawią się w danym środowisku, to potem mutują. Tak działo się na przestrzeni lat i niewykluczone, że z biegiem czasu będą pojawiały się kolejne jego wersje. Nie bez znaczenia jest tu fakt przechorowania zakażenia SARS-CoV-2 przez większość populacji, co jednoznacznie wpływa na większą odporność. Widzimy zresztą, że ilość zachorowań wyraźnie spadła, natomiast dosyć trudno nam ocenić jednoznacznie skalę zagrożenia z tego względu, że praktycznie nie wykonujemy już testowania molekularnego. Wykonujemy testowanie antygenowe, które ma swoje ograniczenia i cechuje się niższą czułością niż testowanie molekularne. Coraz mniejszym zainteresowaniem cieszą się również szczepienia, których na masową skalę dziś się już nie wykonuje. Większość kiedyś funkcjonujących punktów szczepień przeniosło się do poradni podstawowej opieki zdrowotnej, a po niektórych zostały tylko mobilne kontenery. Obecnie szczepią się właściwie tylko seniorzy. W momencie, kiedy pojawił się nowy wariant szczepionki, też nowy wariant wirusa, było to zainteresowanie i ono nadal jest chyba jednak większe wśród seniorów, którzy myślę, że jakby obawiając się o swoje zdrowie, o swoje bezpieczeństwo, i bardzo słusznie tutaj te szczepienia wykonują. Natomiast w tej chwili ten spadek zainteresowania jest widoczny. No, myślę, że też jakby te osoby, które chciały się zaszczepić, skorzystały w tym okresie pierwszego kwartału tego roku. Swoje punkty szczepień wciąż prowadzą również apteki, które podobnie jak POZ odnotowują największą liczbę podanych kolejnych dawek wśród najstarszych Polaków. Jak przekazuje Śląska Izba Aptekarska, był czas jeszcze w minionym roku, kiedy problem z dostępnością preparatu przeciw SARS-CoV-2 był całkiem spory. Po tych 4 latach to, co mogę powiedzieć w liczbach, to prawie 3 miliony zaszczepionych w aptekach pacjentów przeciw COVID, 175 tysięcy wykonanych szczepień przeciwko grypie i w chwili obecnej to pomimo, że wirus jeszcze jest, ta skala zainteresowania szczepieniami przeciw COVID spada. Jak podkreśla specjalistka, ci, którzy mają osłabioną odporność, a przechorowali COVID, są bardziej narażeni na bakteryjne zakażenie pneumokokami, przeciwko którym również warto się szczepić.